Natalia Rzeźniczak, miło Państwa widzieć i zaprosić na kolejny Ekspres Republiki Luz. Oto co dziś w programie. Niektórzy twierdzą, że nie ma nic bardziej ludzkiego niż emocje, a tych nie brakuje w powyborczych rozliczeniach. Za chwilę w Ekspresie Luz sprawdzimy, kto ma powody do śmiechu, a kto może już tylko zapłakać nad swoim losem. Na słodko czy na słono? To odwieczny dylemat kucharzy na całym świecie. Uczestnicy konkursu kulinarnego w Nowym Orleanie próbowali wypracować kompromis, ale czy corn dog z aligatora i maślanka mogą być rozwiązaniem? Odpowiedź już za chwilę. Życie z kotem jest źródłem nieustających inspiracji. Udowodnili to japońscy naukowcy, którzy stworzyli aplikację pozwalającą w ekspresowym tempie zadbać o komfort życia naszych pupili. Powyborcze emocje powoli zaczynają opadać, ale emocji wewnątrz koalicji 13 grudnia nie brakuje. Ostatnie głosowanie pokazało, że ugrupowanie Donalda Tuska pożera przystawki w postaci Trzeciej Drogi i Lewicy. Z tego powodu w rządzie trzeszczy, skrzypi i wszystko zaczyna się sypać. Wszystko jak krew w piach. Miny w sztabach wyborczych Trzeciej Drogi i Lewicy nie tęgie. Żółta koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 zdobyła niecałe 7% głosów, zaś Lewica niespełna 6,5%. To klęska przystawek Donalda Tuska, mówią eksperci. Teraz czas na refleksję. Ja miałem wrażenie, że przez pół roku przyzwyczajał powoli Donald Tusk członków rządu koalicyjnego, że jest to rząd Donalda Tuska. Nie, jest to rząd koalicyjny. Nie chcę komentować Marka Sawickiego, bo musiałabym mu przyłożyć, a tego nie chcę robić. Uważam, że takiej koalicji, jak to wyglądało do tej pory, nie ma co kontynuować. Wybory zweryfikowały stabilność koalicji 13 grudnia zbudowanej na bucie, chamstwu i chęci zemsty, a samych koalicjantów dzieli coraz więcej. Lewica i Polska 2050 chcą wprowadzenia związków partnerskich, ale PSL się na to nie zgadza. Co pozostaje politykom koalicji chaosu? Chyba tylko zapłakać, jak kiedyś obecny marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Jak będzie trzeba, wszystko odpłynie. Ale nie nad konstytucją, a nad własnym losem. Trzymajcie się ciepło. Zrobimy tę robotę. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar powołał Aleksandrę Chudaś na pełnomocnika do spraw edukacji konstytucyjnej. Wygląda na to, że pan minister chce się wyedukować na temat konstytucji. Popieramy to. Jako członek gabinetu Donalda Tuska powinien znać się na polskiej konstytucji. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar w ostatnim czasie rozpoczął czystki wśród sędziów, co zdaniem wielu jest niekonstytucyjne. Wygląda na to, że Bodnar wziął sobie uwagi do serca. Dzień dobry. Nazywam się Aleksandra Chudaś i dzisiaj odebrałam z rąk ministra sprawiedliwości Adama Bodnara powołanie na jego pełnomocniczkę do spraw edukacji konstytucyjnej. Czego dokładnie pani od edukacji konstytucyjnej będzie uczyć i co ważniejsze, czy to może być przydatna wiedza dla ministra Bodnara? Czym są wartości konstytucyjne? Czyli najważniejsze zasady, które gwarantują ustrój demokratyczny w Polsce. To na przykład zasada podziału władz, praworządności, poszanowania godności człowieka. To bardzo ważne zasady, ponieważ to z nich wynikają prawa i wolności każdego i każdej z nas, z których korzystamy na co dzień. Brzmi rozsądnie. To z całą pewnością ważna i przydatna wiedza dla kogoś, kto sprawuje nadzór nad praworządnością w Polsce. Może dzięki nowej pełnomocnik do spraw edukacji konstytucyjnej minister Bodnar będzie potrafił odpowiedzieć na przykład na pytania dotyczące legalności odwołania prokuratora generalnego, czystek wśród sędziów, czy zmian w TVP. Będę pracować na to, aby jak najwięcej osób, w szczególności młodych, było tych praw i stojących za nimi wartości świadomych. Co prawda prokurator generalny Adam Bodnar ma 47 lat, więc do najmłodszych nie należy. Jednak jak mówi stare polskie przysłowie, na naukę nigdy nie jest za późno. A efektem tej nauki może będzie stosowanie w uśmiechniętej Polsce prawa takim, jakim ono jest, a nie tak jak koalicja 13 grudnia z Donaldem Tuskiem na czele je rozumie. W Grecji mimo kalendarzowej wiosny już panują upały. Miejscami temperatura dochodzi do ponad 40 stopni Celsjusza. Z tego powodu władze podjęły decyzję o odwołaniu lekcji w szkołach oraz zamknięciu starożytnego akropolu na najgorętsze części dnia.
Wzgórze Akropolu, czyli jedno z najsłynniejszych stanowisk archeologicznych na świecie, przez ostatnie dni pozostawało zamknięte. Powód? Upały, które sprawiały, że odwiedzający to niezwykłe miejsce, ale i pracownicy, mogli poczuć się jak w piekle. Na szczęście z pomocą przyszli wolontariusze Czerwonego Krzyża, którzy niczym aniołowie, troszcząc się o ludzi, dla ochłody rozdawali wodę. W tych ekstremalnie wysokich temperaturach ludzie cierpią głównie z powodu objawów udaru cieplnego, takich jak zawroty głowy, nudności i omdlenia. Synoptycy alarmują, że w niektórych częściach Grecji temperatury miejscami mogą przekraczać 40 stopni Celsjusza. Dlatego należy zaopatrzyć się w wodę pitną oraz nakrycie głowy. Wysokie temperatury to efekt przemieszczającego się gorącego powietrza i pyłu z Afryki Północnej. Taka pogoda ma się utrzymać jeszcze przez kilka najbliższych dni. W związku z upałami wiele szkół podstawowych i przedszkoli w całym kraju pozostanie zamkniętych do ustąpienia upałów. Pokaż mi swojego corndoga, a powiem ci, jakim jesteś kucharzem. Motto może odważne, ale za to smaczne. Ten corndog podany z kiełbasą z aligatora jest inkrustowany maślanką, kaszą i mąką kukurydzianą. Musieliśmy wybrać składniki, które pochodziły z Nowego Orleanu. To bardzo trudna decyzja. Wybraliśmy więc kiełbasę z aligatora, kaszę, dzika i owoce morza z Zatoki Meksykańskiej. Jak widać, aligator z maślanką się nie gryzie, ale czas rzucić inne potrawy na ząb. Nie obyło się bez kolorytu lokalnego, czyli nawiązań do kuchni regionalnej. Zrobiliśmy kalifornijskie danie ze skorupiaków z Luizjany. Chcieliśmy podkreślić każdy pojedynczy składnik, a następnie sprawić, by było to spójne danie. Czerpaliśmy inspirację z miejsca, z którego pochodzimy, czyli Kalifornii. To, co wybraliśmy, to potrawa sezonowa. Dodaliśmy piękne pomidory, kukurydzę, kabaczki, kwiaty dyni. Boki's Door jest prestiżowy międzynarodowym konkursem. Pierwsze tego typu zawody kulinarne odbyły się w 1987 roku z inicjatywy Paula Bocuse'a. Uczestnicy, czyli szefowie kuchni z pomocnikiem, przechodzą najpierw przez eliminacje krajowe, a następnie rywalizują na szczeblu kontynentalnym. Dopiero na końcu mogą sprawdzić się podczas światowego finału, który odbędzie się w przyszłym roku we francuskim Lyonie. Spotkaliśmy się po raz pierwszy 7 tygodni przed startem. Nastąpił bardzo szybki zwrot. Bardzo dobrze się dogadujemy. Mamy ze sobą wiele wspólnego. I tu pauza na tak zwaną słodką chwilę. Jeden dzień konkursu jest przeznaczony na zawody cukierników. Mistrzowie stworzyli polane lukrową pierzynką ciasta i rolady. Po prostu palce lizać. Cukiernicy, którzy zostali wybrani w swoim kraju, to creme de la creme spośród cukierników. Tegoroczną amerykańską edycję wygrały Stany Zjednoczone, które wyprzedziły Kanadę i Meksyk. Dziką kartę, czyli możliwość zaprezentowania się w Lyonie, otrzymały również Chile i Kolumbia. Wspólne działania to zaś najlepszy przepis na sukces. Mieszkańcy Pakistanu skarżą się na wysokie ceny zwierząt ofiarnych przed świętem Eid al-Adha. Winą obarczają rząd i ponad 20% inflację. Trzydniowe święto Eid al-Adha to jedno z dwóch najważniejszych świąt w kalendarzu islamskim. Muzułmanie na całym świecie obchodzą święto Eid, zabijając zwierzęta takie jak bydło i kozy, aby zaznaczyć gotowość do złożenia w ofierze swojego syna na rozkaz Boga. Mięso jest dzielone między rodzinę i przyjaciół i przekazywane biednym. Handlowcy stwierdzili, że inflacja szkodzi sile nabywczej zwykłych konsumentów i zauważyli, że na rynku jest nie tylko mniej klientów w porównaniu z zeszłym rokiem, ale że ludzie wybierają mniejsze zwierzęta. Cena zwierzęcia, która w zeszłym roku wynosiła do 100 tysięcy rupii, w tym roku osiąga 150 tysięcy rupii. Ceny poszły jeszcze bardziej w górę. Biedny człowiek z trudem może znaleźć zwierzę o wartości 100 tysięcy rupii. Mohamed Hutal, który przejechał blisko 550 kilometrów, aby sprzedać swoje krowy i byki w Karachi, powiedział, że wpływ ubiegłorocznej wysokiej inflacji jest nadal odczuwalny w tym roku. Hoduję te zwierzęta od zeszłego roku, kiedy każdy rodzaj paszy był bardzo kosztowny. Być może ceny zwierząt spadną w przyszłym roku. W tej chwili są drogie, ponieważ zjadły drogą paszę. Pakistan ledwo uniknął bankructwa ubiegłego lata dzięki krótkoterminowemu pakietowi ratunkowemu w wysokości 3 miliardów dolarów. Trzydniowe święto Eid al-Adha, jedno z dwóch najważniejszych świąt w kalendarzu islamskim, będzie obchodzone w tym kraju od poniedziałku 17 czerwca. Ekspres Luz nie zamierza zwalniać i pędzi dalej. Zobaczmy, co jeszcze dla Państwa przygotowaliśmy. Więźniowie przejmują kontrolę nad zakładem karnym i biorą studentów jako zakładników. W Ekspresie Luz pokażemy Państwu, jak wyglądają ćwiczenia oddziałów antyterrorystycznych. Kosmiczne podróże to już nie śpiewka przyszłości, dlatego specjalnie dla naszych widzów i potencjalnych klientów kosmicznych biur podróży sprawdzimy, czy ruch w nieważkości to zdrowie. Na koniec przedstawimy Państwu top 3 luzowych propozycji kulturalnych na nadchodzący tydzień. Proszę zapiąć pasy, jedziemy dalej.
bunt we wrocławskim zakładzie karnym. Więźniowie wzięli zakładników i żądają uwolnienia innych osadzonych. Spokojnie, to tylko scenariusz ćwiczeń przeprowadzony przez funkcjonariuszy z kilku regionów Polski. Choć jak podkreślają mundurowi, takie sytuacje się zdarzają i trzeba być gotowym na wszystko. Policyjni kontrterroryści i mundurowi ze Straży Granicznej nieustannie doskonalą swoje umiejętności podczas licznych szkoleń. Tak było też w tym przypadku. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że podczas wizyty studentów w jednostce penitencjarnej na terenie jednego z bloków dochodzi do buntu więźniów. Za pomocą broni palnej przemyconej wcześniej na teren zakładu osadzeni terroryzują funkcjonariuszy służby więziennej oraz biorą studentów jako zakładników. Zadaniem służb biorących udział w ćwiczeniach było zaplanowanie, a następnie przeprowadzenie szturmu i odbicie zakładników. Jednocześnie minimalizując ryzyko dla ich życia i zdrowia. Była to również świetna okazja do sprawdzenia poszczególnych schematów działania wykorzystywanych w konkretnych sytuacjach zagrożenia, także tych obejmujących kooperację służb realizujących na co dzień różne zadania. A to już stało się naprawdę. Zachodniopomorscy policjanci, współdziałając z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się transportem i nielegalnym składowaniem odpadów. Substancje palne zlokalizowano w powiecie goleniowskim na terenie firmy, która nie posiadała zezwolenia na składowanie tego rodzaju substancji. Ustalono, że odpady zwożono z terenu kraju, a w dokumentacji ich dotyczącej poświadczano nieprawdę. Dotychczas zatrzymano 6 osób. Na wniosek prokuratora sąd wobec 3 z nich zastosował tymczasowe aresztowanie. Za zarzucane podejrzanym czyny grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Pozostajemy w kryminalnych tematach, ale tym razem to nie ćwiczenia. Każdy z Państwa zapewne zna piosenkę z zabawy Stary Niedźwiedź mocno śpi, my się go boimy, na palcach chodzimy, jak się zbudzi, to nas zje. Tak właśnie mogłaby zaśpiewać właścicielka samochodu, do którego, no właśnie, włamał się niedźwiedź. Po serii włamań do aut, do których dochodziło w prowincji Ontario w Kanadzie, mieszkańcy w końcu zidentyfikowali sprawcę. To czarny niedźwiedź, który upodobał sobie taką formę wypoczynku. Zwierzę samo otworzyło drzwi samochodu, podnosząc pyskiem klamkę, zniszczyło wnętrze auta i zasnęło. Właścicielka auta została obudzona hałasem w środku nocy. Kobieta postanowiła wyjść na zewnątrz, by sprawdzić, co się stało. Jakież było jej zdziwienie, kiedy w samochodzie zobaczyła śpiącego czarnego niedźwiedzia. Niedźwiedź nie przejął się szeptami właścicielki auta, delikatnie uniósł głowę, po czym poszedł dalej spać. Chyba sen zimowy był zbyt krótki, za to drzemka w aucie była długa i darmowa dla czarnego misia, ale kosztowna dla właścicielki, bo naprawa auta nie będzie należała do najtańszych. Dobrze, że chociaż niedźwiedź się wyspał. Naukowcy zbadali, jaki wpływ ma podróż w kosmos na ciało człowieka. NASA i inne organizacje od dawna badają żniwo podróży kosmicznych dla astronautów, w tym całorocznych mieszkańców Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tym razem pod lupę wzięli kosmicznych turystów. Pierwsza wizyta turystów na stacji kosmicznej miała miejsce w 2001 roku, a możliwości prywatnych podróży kosmicznych rozszerzyły się w ostatnich latach. Z najnowszych badań wynika, że kosmiczni turyści doświadczają takich samych zmian w ciele jak astronauci, którzy spędzają miesiące na orbicie. To pierwszy raz, kiedy przeprowadziliśmy badanie komórka po komórce załogi podczas lotu w kosmos i przyjrzeliśmy się wszystkim składnikom układu odpornościowego. To pierwszy raz, kiedy naprawdę mieliśmy komórkowy, bardzo szczegółowy obraz tego, co dzieje się z ciałem w kosmosie. Podczas pobytu w kosmosie 4 pasażerowie lotu SpaceX, nazwanego Inspiration 4, pobrali próbki krwi, śliny, skóry i innych materiałów. Naukowcy przeanalizowali próbki i odkryli szeroko zakrojone zmiany w komórkach i zmiany w układzie odpornościowym. Większość z tych zmian ustabilizowała się w ciągu kilku miesięcy po powrocie całej czwórki do domu, a naukowcy odkryli, że krótkoterminowy lot kosmiczny nie stanowił znaczącego zagrożenia dla zdrowia. Odkrycia dają wyraźniejszy obraz tego, jak ludzie, którzy nie przeszli wieloletniego szkolenia astronautów, przystosowują się do stanu nieważkości i promieniowania kosmicznego. Złoty pierścionek na szczęście, z błękitnym oczkiem, z błękitnym niebem na szczęście, śpiewała niegdyś Irena Santor. Ten wcale nie jest złoty, a w dodatku z różowym brylantem o masie ponad 10 karatów. Szczęście uśmiechnęło się nie tylko do jego nowego posiadacza, ale i do domu aukcyjnego Christie's. Diament osiągnął podczas licytacji zawrotną sumę 13 300 000 dolarów. To okrocie więcej niż szacowana kwota. W oprawie pierścionka znajduje się jeszcze 10 drobniejszych brylantów o mniejszej masie i jasnym kolorze. I jak tu nie kochać diamentów? Japończycy kochają koty. Teraz o zdrowie ich pupili zadba sztuczna inteligencja. Aplikacja oceni stan zdrowia kota i wykryje ból. Myślicie, że to niemożliwe? A jednak, to właśnie japońska aplikacja na smartfony Cats Me mówi, że można to zrobić.
Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza w życie ludzi, teraz również i w życie naszych zwierząt. Aplikacja została opracowana przez startup technologiczny Careology i naukowców z Uniwersytetu Nihon, którzy przetestowali model sztucznej inteligencji na 6000 kotów. Oceniliśmy mimikę kotów, która wykazywała ból. Sztuczna inteligencja może określić, w jakim stopniu aktualny wyraz twarzy kota pokrywa się z ocenianymi twarzami. Mamy już doniesienia o kotach, które faktycznie odczuwały ból, więc byliśmy w stanie przekazać te informacje zwrotne oprogramowaniu. W rezultacie aplikacja jest dokładna w ponad 95%. Programiści spodziewają się, że ten poziom dokładności poprawi się, ponieważ model sztucznej inteligencji będzie nadal działał na coraz większej liczbie kotów. Aplikacja się uczy, a więc im więcej wykonanych badań, tym będzie bardziej precyzyjna. Od momentu premiery Cats Me z aplikacji skorzystało już ponad 230 tysięcy klientów. Podczas gdy zwierzęta domowe są integralną częścią wielu rodzin na świecie, ci towarzysze odgrywają ogromną rolę w Japonii ze względu na starzenie się populacji i spadający wskaźnik urodzeń. Japońskie Stowarzyszenie Karmy dla Zwierząt Domowych szacuje, że w 2023 roku w kraju było prawie 16 milionów kotów i psów domowych. To więcej niż liczba dzieci poniżej 15 roku życia w tym kraju. Jeśli wydaje się Wam, że o kotach wiecie wszystko, to jesteście w dużym błędzie. Kot, jak sama nazwa tego futrzaka wskazuje, to ktoś ogromnie tajemniczy i chadza własnymi ścieżkami. W teorii nie są zbyt wylewne, mają wybujałe ego, ale dają się lubić. Jak wtedy, gdy kładą się na plecach na widok właściciela. I co ciekawe, nie świadczy to o tym, że próbują w ten sposób zwrócić na siebie uwagę. Wprost przeciwnie, to podobno oznaka radości na widok człowieka. A potem następuje ocieranie się o nogi i mruczenie. Podobno, bo jak już wspomnieliśmy, jest to ktoś ogromnie tajemniczy. And the winner is... Czas na kulturalne podium Ekspresu Republiki Luz. Sprawdźmy, jakie wydarzenia ostatnich dni zyskały szczególne uznanie naszego rozkochanego w sztuce jury. Na trzecim miejscu naszego podium stawiamy pomysł filmowców, którzy postanowili przypomnieć kryminał Agaty Christie Tajemnica Siedmiu Zegarów i to w wersji serialowej. Produkcja tworzona będzie przez jedną z platform streamingowych, a w roli Detective Bundle zobaczymy piękną Mia McKenna-Bruce, która otrzymała w tym roku nagrodę BAFTA dla wschodzącej gwiazdy. Drugie miejsce przyznajemy Kate Blanchett, która cieszy się na przyjazd do Torunia. Aktorka w listopadzie przybędzie na festiwal Energa Camera Image, gdzie będzie przewodniczącą jury konkursu głównego. Aż trudno nie zażartować, że skoro wcześniej kierowała pracami jurorów w Cannes i w Wenecji, to uznajemy, że jest gotowa na pracę w kraju nad Wisłą. Kate, czekamy z otwartymi ramionami i tacą toruńskich pierników. Najwyższe miejsce podium oddajemy najpiękniejszej inicjatywie kulturalnej czasu wojny. Ukraińscy instrumentaliści zrzeszeni w zespole Ukrainian Freedom Orchestra pod batutą Kerry Lynn Wilson po raz trzeci ruszą w letnią trasę koncertową po Europie i USA. Podczas tournée zespół zaprezentuje 9. symfonię Beethovena w ukraińskiej wersji językowej, akcentując znaczenie takich wartości jak wolność, postęp i opór wobec agresji. Koncert w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej 14 lipca. Obecność obowiązkowa. Dziękuję, że byliście Państwo z nami. Życzę udanej niedzieli i zachęcam do pozostania z Telewizją Republika. Do zobaczenia.